tym roku przypada 470. rocznica nadania Leszno Praw Miejskich. Z tej okazji dzięki połączonym siłom Elżbiety Olender, dyrektorki Archiwum Państwowego w Lesznie i profesora Mirona Urbaniaka, powstała publikacja poświęcona historii Leszna. Publikacja zawiera zbiór zdjęć materiałów archiwalnych dotyczących historii Leszna. Myślę, że publikacja jest bardzo ciekawa, podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym pokazujemy historię leszczyńskich archiwów i archiwaliów, czyli w jakich okolicznościach powstawały archiwa w Lesznie, jaka była historia poszczególnych archiwaliów dotyczących miasta. Przybliżamy, co te archiwalia zawierają. Tą część druga to materiały archiwalne, które obrazują historię miasta Leszna w podziale na dokumenty pergaminowe, papierowe, tłoki pieczętne, akta, mapy, dokumentację techniczną, fotografie oczywiście i druki ulotne. Myślę, że książka jest bardzo interesująca, pięknie wydana, kolorowa oczywiście. Bardzo dobre podpisy, też pod dokumentami można się dowiedzieć, jaki to dokument, gdzie się znajduje, na jakich stronach przytaczane informacje. No i część trzecia, gdzie znajdują się tłumaczenia wybranych przez nas dokumentów, powiedzmy tych najważniejszych do historii miasta. No bo musimy pamiętać o tym, że dokumenty dotyczące naszego miasta są w języku niemieckim, w dużej części w języku łacińskim, więc chcieliśmy, żeby mieszkańcy mogli sobie tą historię przybliżyć i poznać ją ze strony źródeł. Autorzy mają nadzieję, że publikacja przybliży mieszkańcom bogatą historię miasta. Trzeba było dokonać bardzo ostrej selekcji wyboru, wybrać te najważniejsze, najistotniejsze. Do tego doszły jeszcze materiały z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Tam są przechowywane te najstarsze do dziejów Leszna, czyli XVI-XVII wiek. Nie korzystaliśmy już później z archiwów niemieckich, ale trzeba pamiętać, że część materiałów związanych z Lesznem przechowywana jest także w tajnym archiwum dziedzictwa pruskiego w Berlinie, a zatem to też jest kolejna skarbnica wiedzy o naszym mieście. Promocja książki Materiały archiwalne do dziejów Leszna odbyła się w Archiwum Państwowym. Publikacja jest dostępna w informacji turystycznej, a na stronie Archiwum Państwowego można znaleźć ją w wersji PDF.